Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidor.pl. Witam was w 7 odcinku Zagrajmy w Dogs Life. Dobra. Mamy tutaj na wprost widok z bugującej się tej bugującego się auta, nie zbugującego, tylko bugującego się auta, jak zresztą widzicie. I w dużym skrócie, co się działo w poprzednim odcinku? Zrobiliśmy mini misję dla tych tutaj chłopczyków, czyli trzeba było się naparzać z nimi śnieżkami, oni nam dali kostkę. Ulepiliśmy bałwana, czyli innymi słowy pomogliśmy Suzy wygrać konkurs na największego bałwana i takiego najlepszego wyglądowo. Oraz za pomocą Burego, czyli drugiego psa, udało nam się ściągnąć czapkę ze szczytu góry, ponieważ pewien koleś, który tutaj obsługuje za tą kolejkę górską, no wiatr był na tyle silny, że zdmuchnął mu czapkę i Bury musiał tutaj przyjść na pomoc i zgarnąć czapeczkę. Czapencję, hehe. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek. Żegnamy się teraz z Ski Slope, bo zapomniałem powiedzieć, że ta lokacja nazywa się Ski Slope. I idziemy do zupełnie nowej lokacji. Tak więc tędy jeszcze też swoją drogą nie pójdziemy, dlatego że tam pójdziemy kiedy indziej. Wychodzimy sobie już stąd. Ski Slope opuszczamy, wracamy do kawiarni. Tak, 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 wracamy do kawiarni. I idziemy teraz w lewo. Dokładnie tak. Ponieważ tam czeka na nas nowa lokacja. High Street. Dokładnie tak. High Street. Tęskniłem za tą muzyką, tęskniłem za tą muzyką. Bardzo się cieszę, że ona tutaj już jest z nami. Naprawdę, nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę. Dobra, tutaj będziemy mieli misję u chłopczyka, ale my się za chłopczyka teraz nie zabieramy. On sobie może na razie sobie tam poczekać. Nic mu się nie stanie. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, i mamy tutaj czasówkę, bo już rozpoznaję po tym, że mamy 12 zapachów. Co prawda to nie są niebieskie zapachy, ale mamy czasówkę w każdym razie. Powiem wam szczerze, że ta lokacja naprawdę bardzo ładnie wygląda. No, powiem szczerze, że wygląda nawet lepiej niż dotychczasowe, które zwiedziłem w tym świecie zimowym, w tym mini wała. Bo według tej gry taka ciekawostka, nie ma tutaj światów ani lokacji, tylko to są rozdziały, czyli to, co teraz zwiedzamy, to jest rozdział drugi, czyli rozdział mini wała, a następny to jest coś tam city i jest to ostatni już rozdział. Taka ciekawostka. Boy, now that's what Jake calls stinky. Okej, Jake. Zbierzmy sobie troszeczkę zapachów i zaraz zabierzemy się za misję. Spokojnie, moi drodzy. Najpierw zapachy, bo zapachy są moim zdaniem najważniejsze. I powiem wam szczerze, że pomimo tego, że ja to będę podkreślał już kolejny raz, mimo że nienawidzę zimy z całego serca, po prostu jakoś tak nie lubię tej pory roku, to zima w Dogs Life jest po prostu piękna, moim zdaniem. Nie wiem, czy wy też tak uważacie, ja tak uważam. Bardzo ładnie się tutaj komponują te poziomy w scenarii zimowej. Jestem wręcz zadowolony. Nagrywa mi się tutaj wszystko? Tak, tutaj się nagrywa i tutaj się też nagrywa, dobra. Mam teraz takiego dosłownie stracha, że na przykład będę miał dobry komentarz, nie? Okaże się, że głosu nie będę nagrywał, nie? I wtedy to bym się wściekł normalnie, gdyby tak się stało. Wtedy bym powiedział takie: pierdziele, nie robię, to już nie jest chyba dzisiaj mój dzień, żeby Dogs Life nagrywać. Dobra, tutaj możemy sobie wykopać kostkę. Patrzcie, jak od razu zauważyłem. Widzicie, kurde, umiecie tak? No, Jake się cieszy, wszyscy się cieszą. Aha, taka ciekawostka w sumie, o niej mi Pixel powiedział, tak
tak szczerze, więc pozdrawiam tutaj Pixela. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli Jake przykładowo ma pełen głód... Jeżeli ma pełen głód, czyli po prostu nie jest on głodny i zje coś, nawet taką nadgryzioną kanapkę, to ponoć Jake może się zatruć, co spowoduje, że będzie wolniej szedł. O, tutaj będziemy mieli też kolejną misję przy tych ptaszkach. No dawaj kostkę. Bones, my favorite. Dokładnie, też tak uważam. Też tak uważam, że kość jest twoja ulubiona, Jake. What the fuck? Nie, tak szczerze, to trochę była teraz udawana reakcja, dlatego że już to słyszałem wczoraj, kiedy za pierwszym razem to nagrywałem. I w sumie, tak szczerze, kiedy sobie to słucham drugi raz, to dalej mam takie, what the hell? To Jake zrobił, czy co? Dobra, never mind. Never mind. Idziemy sobie stąd. Nie, nic tu po nas, tak na dobrą sprawę, w tym sklepie. To, co mogłem, to zrobiłem. Tam do góry się nie dostaniemy. Znaczy, mogę pójść tutaj po zapachy, co jedynie. Ale technicznie tędy Jake'iem nie przejdę, dlatego że Jake się zaraz ześlizgnie. Więc do tego będziemy potrzebowali drugiego psa. A tym drugim psem będzie Husky. Myślę, że domyśliliście się, że to będzie Husky, biorąc pod uwagę... Biorąc pod uwagę, jaki mamy tutaj klimat, a z tego co wiem, Husky... O kurde. Oj, przepraszam. Przepraszam najmocniej. Za kichnięcie, Boże. Wracając do tematu. No raczej nie powinno być to dla was tajemnicą, że Husky, z tego co przynajmniej ja się orientuję, to wywodzą się właśnie z takich zimowych klimatów, więc raczej pewne było to, że Husky prędzej czy później zawita w tej gierce. W sensie rasa psa Husky. Dobra, mamy tutaj te fioletowe. To są jeszcze te dobre fioletowe, bo tutaj są ciemne fioletowe, a ciemne fioletowe to wiecie, co oznaczają. A nam chyba na razie nie zależy na czasówce, czy chyba... Chyba, że wam zależy, no mi jakby nie zależy trochę. Fuck, dzisiaj mi się kurde język plącze. Ostatnio mam tak właśnie, że... Chcę coś tak powiedzieć, fajnie wszystko ten... Chcę jakieś fajne zdanie ułożyć i dupa. I od razu mi się język plącze. Coś trzeba z tym zrobić, trzeba do logopedy iść, kurde. Do Choroszczy ze mną. Do logopedy w Choroszczy, tak. Nie, naprawdę. Klimatycznie ten poziom naprawdę jest bardzo ładny. Dobra, więc szukajmy teraz tych czterech zapachów. Wydaje mi się, że one są gdzieś tutaj blisko. No, jeden z nich tutaj jest. Tu u góry będą. Tak, widzę już po fioletowym tym. Tu u góry będą. Tak jest. Ty, dopiero 8 minut na liczniku, a my już będziemy... Okej. Ładnie tutaj nam poszło, powiem szczerze. Dobra, cicho tam, cicho, proszę mi nie przeszkadzać, ja tu teraz mówię, ty jesteś najmniej ważny teraz. Po prostu jestem zdziwiony, że tak szybko nam poszło zebranie tych 50 zapachów, więc zobaczymy, jak teraz pójdzie nam z pozostałymi dwoma. Nie licząc tych 12, tych czasówek. Dobra, cicho tam, ja teraz mówię. Naucz się, kultura, człowieku. Nie wychowali cię, czy co? Serio, mnie coś takiego triggeruje. Ja coś mówię, to proszę siedzieć cicho, tak? Nie wchodźmy sobie w zdanie, bo to jest po prostu niemiłe. Żebym ja, kurde, uczył postaci NPC, jak mają się zachowywać, to jest po prostu szczyt chamstwa i prostactwa, nie? Dobra, żartuję sobie oczywiście. Idziemy dalej. O, konkurs kopania. Nice! This will be like taking candy from a baby. 3, 2,
3, 2, 1, go! To jest proste. Ja zresztą mam niezawodne, kurde, palce, więc wiecie, to szybko pójdzie. Patrzcie, on sobie będzie kopał, a my sobie ten, ogarniemy to szybko. Na szybciora, kurde. Na szybciora z Bentena. Musimy mieć 8 punktów. Da się zrobić. To zabrzmiało, jakby ta misja była tak trudna, że nie dałoby się zdobyć tych punktów. Nie no, to jest lightowa misja. Sami zresztą widzicie. O, proszę, skok przez murek. Hehe, skok przez płot. Musiałem ten żart drugi raz powiedzieć, po prostu musiałem. Bo pierwotnie powiedziałem go wczoraj, przy pierwszej próbie nagrania tego odcinka. Dobra, jestem dumny z ciebie, Jake. A change is as good as a rest. Dobra, gdzie jest Jake? Tutaj jest Jake. I love this, but what exactly am I looking for here? Teraz trzeba żółty zapach znaleźć, bo na razie znaleźliśmy niebieski albo syjankowy i ten fioletowy za 50 sztuk. A żółty gdzie? O, tutaj jest żółty. Łatwizna. Konkurs sikania! Dobrze! Mój ulubiony konkurs. Zdobyłem aż pierwsze miejsce w nim. Boże, to było takie prymitywne i głupie. Dobra, gramy dalej. Ja pierdzielę, co za głupota. Dobra, Husky tutaj ze mną przegra. Jestem, że tak powiem, tego zdania, że zaraz przegra. Patrzcie, widzicie? Ale dostał w tyłek. To tylko kwestia czasu, aż ja zdobędę 29 punkt. Zobaczysz jeszcze, kurde. W ogóle jakie imię wymyślimy dla Huskiego? Tak teraz powiem, zapytam się was. Dobrze, ale Husky dostał w piernicz. Ale Jake znowu jest smutny. No to jest niedobrze. To jest niedobrze, kurde. Jake musi coś zjeść koniecznie, nie? Tylko pytanie, co zjeść, skoro tutaj nie ma nic. Kompletnie nic. Nul, zero. Może coś zaraz znajdziemy. Nie no, tutaj nie będziemy z kartonu jeść, przecież tutaj, kurde, przeterminowane gawienko będzie. A ja potrzebuję, żeby coś zjeść na czasówkę, bo ja chcę jeszcze teraz czasówkę zrobić, póki pamiętam. Tu coś jest. O! That's better! Dokładnie tak. No dobra, no to co? Czasówka teraz. Lecimy z koksem. Pamiętam, że tą czasówkę robiłem. Robiłem. Zaliczyłem ją za trzecim podejściem, więc zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie po prostu. Na razie jest chyba git, z tego co widzę. Tu jest ten taki ciemny, fioletowy, dokładnie, tak? Tutaj jest? Nie ma. Nie ma. Dobrze, 6 sekund do przodu. O, tutaj jest. Dobra,
Wow, nie to, nie to. Jake, nie! Nie! Ale zdymałem. Ja pierdziele, ale dałem dupy. Ale dałem dupy, nie. O kurde, no. Dobra, jeszcze raz. Mamy 15 minut. Ej, 15 minut na liczniku to nawet ładny speedrun zrobiłem w tym świecie, powiem wam szczerze. Bo do tych ciemnych fioletowych zapachów, taka ciekawostka, doszedłem z jakieś 2 minuty później, czyli to było 17 minut na liczniku, więc to jest ładny wynik. Człowiek w prawe, kurde, ma już. Dobra, zabierzmy się może najpierw za tą sekcję, żeby tu raz na zawsze oczyścić te ciemne fioletowe, ciemnofioletowe zapachy. Zobaczmy, czy tutaj będzie jakiś ciemnofioletowy zapach. Nie widzę. Więc będzie w tę stronę. Ale kurde, wolno znowu biegnę, ja pierdzielę. No to tak to ja nigdy nie zaliczę tego, nie? Dobra, 8. Mam nadzieję, że tu blisko gdzieś będzie fioletowy. Gdzie ja pominąłem te dwa teraz? Ej, teraz serio się zastanawiam, gdzie są te dwa zapachy? Dobra, nieważne, zjem kości, kurde. Zjem kości, bo nie chcę tutaj szukać przez pół odcinka jakiegoś kartonu, gdzie może być jedzenie. No ja wiem, że to jest twoje ulubione. Dobra, to tyle mamy, 68. Okej. I jeszcze raz. Trzecie podejście. Nie ma tak dobrze. Tu nic nie ma, dobra. Spowolniłem się trochę. Tu jest. Dobrze. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tam nie. Nie, tam jest? Nie, nie ma. Mamy 30 jeszcze sekund. Znaczy 28 teraz. Więc gdzie to jest? Dawaj mi fioletowy zapach. Tu jest! Ja pierdzielę, przecież on cały czas tutaj był. Ja nie pamiętam, że on przy tym znaku jest. Ale cringe, Jezus Maria, nie? Przecież wczoraj ja w to grałem. Tam był przy tym znaku, który przed chwilą zebrałem, ten zapach. Ja pierdzielę, kurde, no. Oh, tastes great. Ale hej, mamy 69, więc wiecie. Skoro ta lokacja nazywa się High Street, to teraz możemy nazwać High Street 69. Hehehe. Dokładnie. Chyba dam nawet taki tytuł odcinka. High Street 69. Dobra. Żarty na bok, teraz zabieramy się za misje, które nam zostały, czyli w zasadzie dwie misje, bo u tego chłopczyka i u tego pana, co za biurkiem siedzi. Hey. My brand new electronic helicopter landed on top of that building, but I think it's broken. Humans, huh? Even with all their PCs and games consoles, they just can't beat old-fashioned dog power. Dobra, więc na czym tutaj polega problem? Otóż chłopczyk, jak widzicie, ma zabawkowy helikopter i lubi sobie nim sterować.
Okazało się, że helikopter utknął u góry, on nie wie jak go ściągnąć, ponieważ pilot jakby nie reaguje na ten helikopter, bo jest zbyt daleki dystans, więc poprosił Jake'a o pomoc. Ale my z kolei poprosimy Huskiego, ponieważ Husky nie ślizga się tak jak Jake, co ułatwi zrobienie tej misji, dlatego że Husky po prostu się tam dostanie, bo Jake za cholerę by się tam nie dostał, bo za każdym razem by zjechał w dół i by spadł. A dzięki temu, patrzcie, sobie dostaniemy się, Husky się nie ślizga, on sobie może normalnie przejść. No dobra, może trochę się ślizga, ale tak sobie, jak widzicie, może sobie przejść, a Jake już dawno by na dole był. No i proszę, pomogliśmy chłopczykowi. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu. Wow, I feel the call of the wild. Let's find that helicopter first, though. Thanks for getting my helicopter back. Here's a bone. Not bad for a morning's work. Oh. Dziękuję za kość. 70. No to jeszcze w sumie dwie chyba, tak? Tak, jeszcze dwie. Trzeba będzie jeszcze jedną gdzieś znaleźć. Dobra, no to co? Idziemy teraz do staruszka, tego co tam przy biurku, ten co tam przy biurku w ogóle smuta i tak dalej, że... Zresztą ja wam to zaraz wytłumaczę, o co chodzi z misją u tego starca, co tam przy biurku siedzi drzeryja, kurde. Więc zatem ruszajmy do niego. Już go zabędę. No, już go słyszę. Lake Minnewawa. Lake Minnewawa calling relay station. Come in, please. Lake Minnewawa calling relay station. Come in, please. Oh, the telephone lines are down, and this darn radio isn't transmitting. Must be the antenna again. How can I send my message? If the cable car is running, I could go up and check the radio antenna. Więc w dużym skrócie, ten pan ma problem, ponieważ jak wiecie, w takich kurortach często jest tak, że są takie ogromne głośniki. No dobra, może nie ogromne głośniki, ale są głośniki często porozstawiane w różnych budynkach. I on jest... Nie wiem, czy bierze, czy pełni funkcję takiego, nie wiem, przewodnika czy kogoś. W każdym razie on dowodzi tym kurortem i często jest tak, jeżeli ktoś nie słyszy i mieszka sobie w jakimś tam hotelu tudzież mieszkanku, czy tam nawet w domku letniskowym, to często jest tak, że koleś jakby, żeby na jakiś event zaprosić, czy na jakieś śniadanie do jakiejś tutaj małej restauracji, to wiecie, ma taki głośnik i ma mikrofon i przez ten mikrofon na przykład mówi, że halo, halo, dzisiaj zapraszam na śniadanie na godzinę 5 po południu. Będą, nie wiem, pancake'i z masłem i z, nie wiem, bitą śmietaną przykładowo. No wiecie, daję tylko taki przykład, nie? Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. No i problem jest taki, że nie da się go usłyszeć, dlatego że coś... Są jakieś zakłócenia na górze i będziemy musieli dostać się do nowej lokacji za pomocą... tutaj tego oto pojazdu, tej kolejki górskiej. I tam są ptaki, które musimy odstraszyć. To od razu wam powiem, dlatego że ja pamiętam tą misję. Dokładnie. Więc teraz będziemy musieli wziąć jedną rzecz. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze to wszystko wytłumaczyłem. Dobra, tak więc bierzemy to. To jest chyba sztuczny ptak albo coś, nie wiem, nie mam tutaj pewności stuprocentowej. No i co? I dostaniemy się teraz do następnej lokacji. Wejdźmy sobie do kolejki górskiej. Dokładnie tak. O, ptaki za nami lecą. Hej, 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 ptaki. Mountain Top. To będzie nasz... Chyba następny poziom w następnym odcinku. O!
i muzyka z głównego menu leci. Z title screena. I'm trapped behind this door. To Jake powiedział? Lol, ten Jake ma ciągle zmieniający się głos. Ja pitole. Dobra, tutaj mamy znak. Musimy udać się do tej wieży, czyli na lewo. Okej, okay, lecimy na lewo. Powiem wam szczerze, że jestem nawet zadowolony z tej wersji odcinka siódmego niż z tej, co była wczoraj, więc jest jakiś plus. Tylko wiadomo, minus jest taki, że czasami się gdzieś zatnę, ale myślę, że mniej więcej wiecie, o co mi chodzi z tym, co ja mówię. No chyba, że zaciąłem się do takiego stopnia, że nie wiecie, co autor miał na myśli, to napiszcie mi w komentarzu, to ja wam mniej więcej to wszystko wyjaśnię, o co mi tutaj chodziło. Ewentualnie wam wytłumaczę w przyszłym odcinku jeszcze. Dobra, więc to by było na tyle. Już mamy tą misję zaliczoną. Teraz możemy udać się z powrotem do tego pana za biurkiem. No i co? I dostaniemy od niego kość. W zasadzie to on nam nie rzuci tej kości, ale dostaniemy po prostu kość od niego. Nie, naprawdę, powiem szczerze, mi się podoba teraz nagranie w tej sesji. Jestem bardzo dumny z tego odcinka, z tej wersji, w sensie, z tej drugiej wersji tego odcinka, siódmego. A nie, to nie Jake mówi. To zapomniałem, że tutaj ten NPC za tymi drzwiami. Dobra. Kurde, chyba sobie nagram jeszcze jeden odcinek na zapas. Ale to będzie prawdopodobnie ostatni na dzisiaj nagrywany z Dox Life. High Street 69. Wracamy tam. Oh man. Okej, okay. Teraz szybko, kurde, szybki speedrun. Dostaniemy się tam w miarę szybciutko, tak mi się wydaje. No on tutaj przecież jest zaraz za rogiem. No może nie tutaj? Ale już tutaj będzie na nas czekał. O, co on tak cicho? Excellent. The radio is working again. I wonder what happened. That certainly was a fine steak dinner, but what to do with the bone? Here you, bury this or something. No tak, bo ty kości nie zjesz. Oh yes, life is good. Psst. Ej! Nie życzę mu źle, ale bym miał bekę, gdyby kiedyś go tak prąd pierdyknął, nie? Że po prostu, wiecie, on tak naparza o to biurko, zaraz naparza jeszcze o ten sprzęt. Byłoby śmiesznie, gdyby go prąd pierdyknął. Ale myk! Mamy 100%! Mamy 100% w High Street. Jestem zadowolony z tego powodu. Kurde, naprawdę, lepiej mi poszło niż wczoraj. Może tak w sumie miało być? Może specjalnie się ten odcinek tak schrzanił, żebym nagrał go jeszcze lepiej? Być może. Nie mówię, że nie. Ale jestem zadowolony z tego, tak czy siak. Jest! Bardzo mi się podoba nagranie tego odcinka. Jestem wręcz zadowolony, więc sobie zapiszemy. Zapiszemy sobie przy tej pięknej muzyce. Moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Zrobiliśmy dzisiaj dosyć sporo. W bardzo krótkim czasie, co jest bardzo dobre, bo to tylko świadczy o tym, że potrafię speedrunować tą gierkę. W małym stopniu. No co, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć, pa pa!